Na transmisję zaprasza Marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany Dachowa. Wracamy po przerwie do Rzeszowa. Przed nami ostatnie 6 wyścigów. Podwójna zmiana w ekipie gości. Tutaj kibice domagali się, aby rybniczanie powalczyli. Byli tutaj pod parkiem maszyn. Głośny doping, kapitalna atmosfera. No ale zobaczymy, czy wezmą sobie do serca to, co chcieli. A więc Mariusz Węgrzy w miejsce Andrzej Karpowa w kasku białym, Paweł Chlip w miejsce Riki Klinga, którego kibice już odesłali do Szwecji tutaj w przerwie. A więc dwie zmiany, Węgrzyk w białym, Chlip w żółtym, a gospodarzy planowo i według rozkładu wyścigów Paweł Miesiąc w kasku koloru niebieskiego i Dawid Stachyra w kasku czerwonym. No proszę Państwa, łatwo się domyślić, że gdyby teraz RKM ROF Rybnik reprezentowali Karpow i Kling, bo tak przynajmniej było według programów, to w ciemno można było wpisać 5-1 dla gospodarzy. No a tak, jest szansa jeszcze na ratowanie wyniku, bo ten wynik już nie wygląda tak źle, jak chodzi o gości. Szkoda tylko, że tak późno obudzili się rybniczanie, ale być może będziemy mieli w tym biegu takie emocje, jak mieliśmy w najpiękniejszej gonitwie dnia w biegu numer 10. Węgrzyk z pierwszego, Miesiąc z drugiego, z trzeciego, Chlip z czwartego, Stachyra. Dobrze, tym razem Mariusz Węgrzyk, ale przegrał tutaj na tym wirażu z Pawłem Miesiącem Dawid Stachyra defekt. A więc tu już możemy wpisać literkę D przy jego nazwisku. A Paweł Miesiąc o 3 punkty. Pewnie w tym wyścigu nie będziemy mieli już emocji, myślę, bo rozstawili się gęsiego. Drugi Węgrzyk, trzeci Paweł Chlip. Nieźle wyszli rybniczanie w postaci. Moment startowy był dobry. Zresztą Państwo zobaczą to na powtórkach raz jeszcze. No ale potem było widać, że Paweł Miesiąc kapitalnie rozczytał pierwszy wiraż i prowadzi w tym pierwszym wyścigu zdecydowanie. A więc dla niego będziemy mieli 3 punkty. Już to można sobie wpisać. Miesiąc za 3. Drugi Mariusz Węgrzyk, dla niego 2 oczka. Trzeci Paweł Chlip. I czwarty bez punktu Dawid Stachyra. On tego biegu nie kończy. Właściwie tak na dobrą sprawę tego nie rozpoczął nawet. I mamy 3-3, a więc remis. Drugi w tym spotkaniu remis. 3-3, a to oznacza, że 40 punktów mają gospodarze, 29 goście z Rybnika po 11 gonitwach. Taki stan spotkania na torze Marmy Hadykówki. Powtórki przed nami. Biegi do końca, 4 biegi nadziei gości na to, aby wywieźć stąd korzystny rezultat, a także zwycięstwo, bo ono oczywiście teoretycznie jest w dalszym ciągu możliwe, matematycznie szanse w dalszym ciągu goście mają na to, aby zdobyć 3 punkty tutaj w Rzeszowie, no ale będzie to zadanie piekielnie ciężkie. Sławek Pyszny w miejsce Rafała Flegera w tym biegu. On pojedzie w kasku białym, jego partnerem będzie Mariusz Węgrzyk, który w kasku żółtym ustawi się na polu czwartym. Natomiast gospodarze Dawid Lampart w kasku koloru niebieskiego i Lukasz Dreml w kasku koloru czerwonego.
Lampard, mówiłem przed pierwszym wyścigiem, byłem ciekaw, jak się zaprezentuje ten zawodnik, a on dzisiaj pokazuje, że mają i będą mieć pociechę z niego działacze i kibice w Rzeszowie. Teraz Mariusz Węgrzyk. Dla niego była krótka przerwa, 4 minuty w myśl regulaminu, bo jedzie bieg po biegu. No a jak patrzę na obsady biegu 13, to zaciskam mocno kciuki, bo naprawdę może być walka przednia. Ale poczekajmy, bo jeszcze 12 odsłona jest przed nami. A w niej 4 zawodników, którzy także tutaj nie będą chcieli tanio skóry sprzedać. Lampard w niebieskim z pierwszego, z drugiego Pyszny, z trzeciego Dryml, z czwartego Mariusz Węgrzyk. Cudowny pojedynek Sławka Pysznego z Maciejem Kuciapą niedawno. A czy teraz poradzi sobie na przykład z Lukasem Drymlem? Taśma w górze, znakomicie gospodarze. Węgrzyk po zewnętrznej, przepięty na zewnętrzną część toru. Teraz Dryml nieco bardziej wąsko. Węgrzyk będzie starał się rozdzielić parę gospodarzy, ale to będzie piekielnie trudne. Łukasz Dryml tam zamyka mu ścieżkę pod bandą. Próbował Węgrzyk zejść na krawędzi, ale dał jednak rady. Sławek Pyszny jak na razie ostatni, a więc ten jeden bieg udany. Teraz bezbarwny i wszystko na to wskazuje, że goście przegrają kolejny pojedynek w stosunku 5-1. Pierwszy Lampard, drugi Dryml, trzeci Węgrzyk, czwarty Sławek Pyszny. Tak to wszystko wygląda. Jeżeli tak dojadą do mety, to już będzie wiadomo, że Marma będzie zwycięzcą tego pojedynku i będzie zwycięzcą za 3 punkty. Lampard i Dryml kontra Węgrzyk i Pyszny. 5-1 zwycięsko z tej batalii wychodzą gospodarze. A więc już wiadomo, że punktów dla Rybnika nie będzie. Pierwsze miejsce i 3 punkty Dawid Lampard, 2 punkty i bonus zdobywa Łukasz Dryml. 1 punkt dla Mariusza Węgrzyka, bez punktu Sławek Pyszny. 5-1, 45-30. To w tej chwili prowadzenie podopiecznych Darka Śledzia. 15 punktów przewagi już mają gospodarze, a na Państwa ekranach cieszący się z tego zwycięstwa Dawid Lampard i Czech Łukasz Dryml. Zapraszamy na powtórkę tego wyścigu. Bieg będzie ostatnim z biegów programowych i mówiłem o tej obsadzie, która patrząc na zdobycze punktowe może być naprawdę tutaj interesująca w tym 13 wyścigu. Maciej Kuciapa i Mikael Max to jest para gospodarzy, z kolei goście to Denis Gizatulin i Roni Jamroży. Gizatulin dzisiaj prezentuje się najlepiej ze wszystkich zawodników z Rybnika. Jamroży widać, że połapał w końcu, co chodzi na tarnowskim owalu, w poprzednim swojej starcie wygrał. Natomiast Kuciapa do tej pory dzisiaj 6 punktów i bonus, a Mikael Max do tej pory nie przegrał. 9 punktów, kapitalny występ Cybermajka na torze w Rzeszowie jak na razie nie przegrywa startu. To jest najważniejsze, bo ciężko powiedzieć, jak byłoby potem. Tutaj recepta jest bardzo prosta na wygrywanie na rzeszowskim torze, a więc wygranie startu i umiejętne rozegranie pierwszego wirażu. Widać, że wyprzedzanie nie jest tutaj za bardzo możliwe, no chyba, że przy krawężniku, jeżeli któryś z zawodników popełni błąd, jedynym
Walczakiem, który próbuje tam pod siatką atakować. Jest Maciej Kuciapa, no i zobaczymy być może jego szarże kapitalne w tym wyścigu także. A więc Kuciapa i Max, kaski niebieskie i czerwony kontra Gizatulin w białym i Amroży w kasku żółtym. 13 odsłona, popatrzmy. Jeszcze pretensje do Denisa Gizatulina. Już jest dobrze wszystko, kierownik startu ponagla Roniego Jamrużego, zielone światło zapalone, taśma w górze, kto najszybciej, dobrze, goście z Rybnika, Mikael Max między nich, teraz kapitalnie Szwed, ach jak cudownie to zrobił, wydawało się, że to trzecie miejsce jest dla niego tutaj pisane na tym pierwszym wirażu, a on w cudownym stylu wszedł pomiędzy Jamrużego, Gizatulina i mamy tutaj to przyroczek ostatni, Maciej Kuciapa, ale on na pewno broni, nie zawiesił, obejrzał się Gizatulin, gdzie jest jego niedawny kolega z klubu, Kuciapa czwarty, ale to nie jest jego łabędzi śpiew w tym biegu, bo Kuciapa, znając jego charakter, będzie atakował do końca blisko Gizatulina, jest Kuciapa, Jamroży w tej chwili drugi, za szeroko chyba Gizatulin, ale teraz zyskał na wyjściu z tego wirażu, jeszcze dwa łuki, będzie wszystko jasne. Gizatulin czwarty, Kuciapa, ogląda się Denis, gdzie jest Kuciapa, Kuciapa orbituje, pójdzie bardzo, bardzo szeroko, ale nie da jednak rady. Max, Jamroży, Gizatulin ładnie w kontakcie, bo Jamroży także prezentował się dobrze. A więc ładny wyścig całej czwórki. Mikael Max, pierwsze miejsce i trzy punkty, dwa punkty dla Roniego Jamrożego, jedno oczko, Denis Gizatulin, dla niego także bonus bez punktu. Maciej Kuciapa, 3-3, 48, 33. My zapraszamy na powtórki i przenosimy się do parku maszyn. Być może któryś z zawodników uda namówić się na mały wywiad dla Państwa specjalnie dla telewizji Sport Klub. Zapraszamy serdecznie. Gorąco w parku maszyn, 4833, Dariusz Momont, Darku, bonus uciekł, zwycięstwo uciekło, ale jedziecie do końca. Ricky go home, tutaj kibice mówili z Rybnika, co to na to? Bez komentarzy, kibice mają swoje zdanie. Jechał chłopek ostatnie mecze lepiej, myśleliśmy, że pokaże, też chciał przyjechać. Było widać, że w Elitserien i w Alwenska dobrze wypadł, w Anglii też dobrze jedzie, no postawiliśmy dla niego. Marcin Rębała też nie punktuje. Andrzej Karpow też nie punktuje. Dzisiaj liderzy zespołu jak Mariusz Węgrzyk czy na początku Roni Jamroży zawodzili. Co mam powiedzieć? No jak nie ma kim jechać, no to możemy sobie grybać, co by było gdyby, nie? Paweł Chlip też się stara, widać, że nie jest szybki. Przegrywamy mecz i co ja mam powiedzieć? No tylko tyle, że jedziemy do 15 biegu do końca i staramy się o jakiś dobry wynik i to jest wszystko. Z czego twoim zdaniem wynika różnica w biegach swoich zawodników? O czym myślę? Sławek Pyszny, kapitalny bieg z Maćkiem, tam na łokcie było ostro, pięknie trzymał gaz, w swoim kolejnym starcie przewieźć 0 zupełnie bez walki. Jakbym to wiedział, to byśmy byli mistrzem Polski. Krótka odpowiedź i zwięzła. Dzięki. 14 bieg przed nami, pierwszy z biegów nominowanych, jeszcze dwa wyścigi do końca i będziemy znali odpowiedź na to, jaką różnicą zespół gospodarzy pokona gości z Rybnika. Mamy już tutaj rozpiska, wyścig także 15. Nie było czasu, jeżeli Państwo, Dariusz Momot, bylibyśmy mistrzami Polski, gdybym to wiedział. No tak, to jest w sumie racja. Darek jak zawsze w swoim stylu. Roni Jamroży w kasku żółtym, Rafał Fleger w kasku białym. To jest para
Rybniczan, natomiast jak chodzi o gospodarzy, Łukasz Drymysz w kasku czerwonym, Maciej Kuciapa w kasku koloru niebieskiego. Nie pojedzie w biegach nominowanych Mariusz Węgrzyk. On dzisiaj słaby występ w Rzeszowie, 6 punktów. No i niestety, jeżeli dokładnie zawodzą liderzy, mam nadzieję, że goście wyciągną wnioski oczywiście z tej przegranej. Jeżeli zawodzą liderzy typu Węgrzyk, typu Jamroży, który dzisiaj przeciętnie także, no to nie można za bardzo myśleć o wygraniu tego spotkania. No ale rekiny tutaj, myślę, że liczyliśmy wszyscy na więcej, a wygląda tak, jak wygląda. Popatrzmy, przed nami 14 osłona. Dobrze, tym razem Rafał Fleger, ale wypychają się wzajemnie Roni Jamroży i Rafał Fleger. Jamroży teraz między dwójkę gospodarzy, ostro tam wszedł Kuciapa w kasku niebieskim, nie daje jednak rady, jest Roni Jamroży. Pierwszy teraz atak Macieja Kuciapa, przegrywa w wyniku, zobaczymy na ile upada Rafał Fleger i bieg zostaje przerwany. Przerwany ten wyścig. Rafał Fleger na torze. 4-2 wygrywali gospodarze. Motor na torze. Rafał Fleger. Całe szczęście, że wszystko w porządku ze zdrowiem tego zawodnika. No oczywiście zostanie wykluczony jako sprawca przerwania tego wyścigu. No i bieg powtórzymy w czteroosobowej obsadzie bez wykluczonego Rafała Flegera. Powtórka za chwilkę przed nami. Powtórka tego biegu przed nami. Rafał Fleger już zostanie w parku maszyn. No a pod nami tutaj ciekawy obrazek, bo Rafał Fleger pod karetką pogotowia, tam pewne zabiegi z ręką, coś nie chyba do końca w porządku, ale skupmy się na 14 słonie. Dobrze Jamroży, ale szybszy tylko od Macieja Kuciapy. Łukasz Drymny poza zasięgiem Kuciapa na pewno do końca będzie starał się zmienić wynik tego biegu. Szerzej nieco teraz Jamroży, Kuciapa bliżej krawężnika, tam szuka szansy na wyprzedzenie wychowanka klasy Wrocław. Postawiło Jamrożego w środku wirażu. Zyskał na tym sporo, ale Kuciapa do końca bardzo blisko teraz Kuciapa. Roniego Jamrożego, Drymn już z przodu daleko. Jestem ciekaw, jak nam się to wszystko rozegra. Najmniejszy błąd Roniego Jamrożego. Maciej Kuciapa wykorzysta na pewno bezlitośnie. Teraz za koło, ale teraz wypchnięty tam, poczęstowany szprycą Kuciapa przez Jamrożego. Ma jeszcze jeden wiraż i będzie wszystko jasne. Drewno jedzie swoje. Jamroży teraz środkiem toru. Jak wejdą w ten ostatni wiraż, nie sądzę, aby Kuciapa mógł coś wymyślić. Teraz blisko krawężnika, ale dowiezie Jamroży dwa punkty. Tak jest. A więc trzy punkty i pierwsze miejsce dla Łukasa Drymla. Dwa punkty Roni Jamroży, jedno oczko Maciej Kuciapa, bez punktu wykluczony Rafał Fleger, 4-2 i mamy 52 do 35, taki stan spotkania po 14 gonitwach. Zobaczmy powtórki, a za chwilkę przed nami ostatnia gonitwa dzisiaj. Bieg, który będzie już dzisiaj ostatnim w Rzeszowie. Sławek Pyszny i Denis Gizatulin
desygnowani przez kierownictwo RKM-u Row Rybnik. Pyszny w żółtym, Gizatulin w białym, a przeciwko nim Mikael Max, który dzisiaj niepokonany, i Paweł Miesiąc w kasku koloru niebieskiego. Miesiąc widać, że w parze z Maxem jeździł znakomicie, potem kiedy jechał już bez niego, zwyciężył z kolei rybniczanie Sławek Pyszny. 4 punkty jak na razie. Denis Gizatulin ma na swoim koncie 11 punktów, ale on oczywiście jechał w jednym biegu z pozycji jokera, zdobywając 6 punktów. Jestem ciekaw, czy stać będzie tutaj rybniczan jeszcze na walkę, na to, aby zwiększyć swój dorobek punktowy. Gdyby nie było jokera, to byłoby 52 do 32, a więc 20 punktami przegrywaliby właściwie w Rzeszowie. No a póki co ten wynik jest dla Rybnika lepszy. Pyszny z pierwszego w żółtym, potem po jego prawej ręce Mikael Max, na trzecim polu Denis Gizatulin i na czwartym Paweł Miesiąc. Przed nami ostatni bieg tego dzisiejszego pojedynku. Dobrze, Mikael Max kapitalnie. I już jest pierwszy. Gizatulin tam ostro potraktował Pawła Miesiąca. Pojechał bardzo szeroko. Pyszny ostatni. Gizatulin będzie tam szalał na pozycję Mikaela Maxa. No jestem ciekaw, jak nam się to wszystko zakończy. Bardzo szeroko Rosjanin. Teraz atakuje szwedzkiego Internacjonała i wyprzedza go kapitalnym atakiem. Teraz Max jednak nie daje za wygraną. Pójdzie szerzej. Rosjanin bardzo szeroko tam szuka prędkości. No i póki co pozbawia Mikaela Maxa kompletu w tym spotkaniu. Gizatulin pierwszy, drugi Max, trzeci Miesiąc, czwarty Pyszny. Max teraz do krawężnika, blisko kredy. Gizatulin jednak zorientował się w sytuacji, mocno odkręcił gaz i czaruje swoją jazdą. Może też jeździć do ruchu kibiców zgromadzonych na ulicy Hetmańskiej. Nie da już chyba rady Max Rosjaninowi. Ostatni wiraż i będzie wszystko jasne. Czy Gizatulin, czy Max? Gizatulin jednak. Max drugi, trzeci Miesiąc, czwarty Pyszny. A więc na osłodę remis dla rybniczan po znakomitym pojedynku Mikaela Maxa i Denisa Gizatulina. Wydawało się, że Max jest niepokonany dzisiaj, ale w końcu znalazł pogromcę w ostatnim wyścigu. Gizatulin pierwsze miejsce i 3 punkty, 2 punkty Mikael Max, jedno oczko i bonus Paweł Miesiąc bez punktu. Sławomir Pyszny 3-3 w 15 gonitwie i mamy 55 do 38. Taki stan spotkania dzisiaj na torze przy ulicy Hetmańskiej. Popatrzmy jeszcze, w jaki sposób Gizatulin pokonał Maxa, a potem przenosimy się do Parku Maszyn. Marta Półtorak, prezes Marmy Polskiej Folii, naszego sponsora relacji od niedawna. Pani Marto, kolejna wygrana, chociaż pewne obawy były, bo odmówił Darek Śledź, że jednak Rybnik zawsze dobrze sobie radził. Było łatwo, potem już kontrolowaliście przebieg meczu. Gratulacje, no i w Ostrowie chyba po wygranym za tydzień. Powiem tak, że jest to sport i nie wiadomo, jaki wynik będzie w Ostrowie. Dzisiejszy wynik oczywiście cieszy, ponieważ tak jak zostało powiedziane, Rybnik jest taką drużyną troszeczkę nieobliczalną, potrafi w każdym momencie wygrać, no i potrafi również przegrać.
Dzisiaj baliśmy się tego pojedynku z dwóch powodów. Przede wszystkim ze względu na pogodę. Staraliśmy się, żeby ten tor jak najlepiej przygotować i żeby mogły się odbyć zawody. Wszystko dopisało, udało się, zwyciężyliśmy, mamy bonusa, wygraliśmy za 3 punkty. Oby więcej takich pojedynków. Był mały dołek formy, bo dwie przegrane z Unią Tarnów, potem przegrana w Grudziądzu. Mówiono, że troszeczkę atmosferka siada. W jaki sposób udało się zmobilizować tych chłopaków do tego meczu? Jeżeli drużyna przegrywa, to ta atmosfera siada i to nie dlatego, że dzieje się coś złego w drużynie. Po prostu są minorowe nastroje, udziela się to wszystkim. Jedna przegrana, druga przegrana, potem w Grudziądzu również. No i trzeba było dzisiejszego zwycięstwa, żeby wszystko wróciło do normy. Ja myślę, że jest to drużyna, której należy zaufać i która będzie jechała. Mamy nadzieję, że ten szczyt formy przyjdzie na play-off, na to liczymy. A tak jak już wcześniej powiedziałam, jest to sport i wynik jest do końca otwarty. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich kibiców. 4 punkty i 2 bonusy Sławka Pysznego dzisiaj, 2 dwójki, potem 2-0. Sławek, taki bieg jak z Maćkiem Kuciapą, to jest prawdziwa poezja. Trzymałeś gaz do końca, nie puszczając zawodnika. Potem było słabiej 2-0. Co się stało? Znaczy, pierwsze 2 biegi miałem dobre wyjścia spod taśmy, później tor się troszeczkę zmienił, kurczę, i już nie miałem tych dobrych wyjść pod taśmę. Jeszcze w tym ostatnim biegu mi się podprowadzający kazał przesunąć. Kurczę, nie wiem dlaczego tutejsi zawodnicy byli bardzo dobrze spasowani z torem, co było widać. No, chociaż nam też dużo nie brakowało do nich, kurczę. Dzisiaj troszeczkę zawiódł Ricky Klink i Andrzej Karpow. Nie wiem, teraz będziemy się przygotowywać do meczu z Gniezdem, aby go wygrać w siebie. Musimy go wygrać i bonusa zdobyć, także myślę, że będzie dobrze. Bardziej pod koło było zawsze w Rzeszowie, dzisiaj jednak twardy tor, bardziej, który preferował starty i dobre rozegranie pierwszego wirażu. Czy dla ciebie to pewna niespodzianka była, czy jednak w Rzeszowie spodziewałeś się innego toru dzisiaj? Znaczy nie wiem, czy ten tor był dzisiaj taki twardy, bo troszeczkę to trzymało dzisiaj po tych opadach deszczu. Pierwsze biegi to było dosyć śliskie, ale później się to już wysypało i trzeba było jechać szerzej. Znaczy, startowałem już tutaj w tym roku właśnie na początku sezonu w kwietniu w eliminacjach do Mistrzostw Świata Juniorów i zdobyłem tutaj 11 punktów, także już wiedziałem mniej więcej jak jechać przełożony tutaj, a tor był troszeczkę podobny nawet do tego co był w kwietniu. Dzięki. Dziękuję również za. Kapitalny występ Mikaela Maxa, dzisiaj 14 punktów w ostatnim biegu. Denis Gizatulin pozbawił go kompletu punktów, ale i tak udany wieczór dla Szweda. Jego drużyny 15 points for your team and 14 points for you. Fantastyczny wieczór dla twojej drużyny i dla ciebie. Przegrałeś jednak z Denisem w ostatnim wyścigu. Tak, faktycznie. To był bardzo dobry wieczór dla naszej drużyny i dla mnie. Ja oczywiście też jestem zadowolony z mojego występu. Myślę, że to zwycięstwo pozwala nam myśleć o playoffach już w tej chwili. Staramy się jechać każdy mecz na maksa, aby mieć dobrą pozycję przed playoffami. Szkoda, że pogubiliśmy trochę punktów w poprzednich spotkaniach, no ale cóż, taki jest żal. Czy ten track był dla ciebie, czy ten tor był dla ciebie dzisiaj trudny? Nie, myślę, że był całkiem niezły, jak po takich opadach deszczu był nawet dobry. Ja pamiętam występ w sobotę w szwedzkiej lidze, tam naprawdę było bardzo ciężko, ale dzisiaj po takich opadach deszczu nawet nie jeździło mi się całkiem nieźle, także nie było tak, że jak to wyglądało całkiem z początku. Miałeś trochę problemów na początku sezonu, to były problemy ze sprzętem z tobą, to właściwie nie jest w tej chwili istotne. Powiedz mi, jakie zmiany poczyniłeś w swoim teamie, aby je wyeliminować? Ja sam nie do końca wiem, gdzie był problem. Jeździłem dobrze w szwedzkiej lidze, potem faktycznie był mały dołek formy, ale w Szwecji cały czas było ok. Nie wiem, co się działo w Polsce, nie byłem wystarczająco szybki, to nie był problem ze mną, tak na dobrą sprawę. Ja od początku sezonu czułem się tutaj dobrze i pracowałem, aby osiągać takie wyniki jak dzisiaj. Wszystko dograliśmy i myślę, że będzie wszystko dobrze. Twoja drużyna jedzie za tydzień do Ostrowa, ty znasz ten tor bardzo dobrze, jak myślisz, jak tam będzie? No cóż, znając tor w Ostrowie, chociaż on się na pewno ostatnio zmienił, na pewno będzie trochę pod koło, jak zawsze tam. 14 punktów dzisiaj Denisa Gizatulina, najlepszy występ Rosjanina dzisiaj na torze w Rzeszowie. Denis, defekt w pierwszym wyścigu, co się stało z motocyklem? No, myślałem, to jest prąd, ale to był gaźnik. No, wykręciła się jedna rurka i nie dostawał paliwa gaźnik.
No i braku paliwa i zgasł mi motor. No. No ja myślę, że to dobrze było, że zgasł motor. Potem trójka, wygrana jako joker 6 punktów, potem dwa słabsze wyścigi i wygrana z Michaelem Maxem, który do tej pory był niepokonany. Czy w tej środkowej fazie meczu były jakieś problemy z ustawieniem motocykli, czy jednak twoja forma nie pozwalała na wyższe zdobycze punktowe? Nie, moja forma pozwalała, ja dzisiaj się dobrze czuję. No. W pierwszych biegach tor był bardziej przyciemny, później co bieg przysychał, no i co bieg zmieniałem przełożenie, zmieniałem. W jednym biegu trochę źle było, ale już widziałem, o co chodziło. No i na ten bieg założył to, co było trzeba. No i wyjeżdżałem przed biegiem, tak byłem nastawiony, żeby wygrać z Maxem. Nawet jeżeli przegram starty, to po trasie go wymięcie, no i postaram się wyprzedzić. Tor jest dobry, no po takich opadach deszczu bardzo dobrze przygotowany tor. No, no i chciałem byś pozdrowić kibiców naszych najlepszych, że dopingują nas na każdym meczu. No to wszystko pomaga. Denis, jedno pytanie, jeszcze wróćmy do Pucharu Świata drużynowego. Tam czwarte miejsce, jednego punktu zabrakło, jednego, dwóch punktów właśnie do brązowego medalu. Zabrakło twoich punktów i Romana Poważnego. Szkoda trochę. No szkoda, ale to cały czas do teraz ja mam... Nie wiem, mam ten stres, że właśnie miałem te dwa punkty. Raz wyprzedziłem dobrze tego Adriana Miedzińskiego, miałem punkt, ale on mnie dotknął, ale sędzia nie widział, nie? No i drugi bieg też już wyprzedziłem, przynajmniej miałby jeden punkt, ale mocno wykontrolował motor i spadł mi tylny łańcuch i przez to miał upadek. No i, ale ogólnie tak przed meczem nie czułem tak się dobrze, nie wiem, przez to, no nie poszło, ale tak nie poszło i tak nie poszło, no nie wiem. Dziękuję. Szkoda, no, dziękuję. Spotkanie w Rzeszowie zakończone, emocje miały być większe, były, ale nieco mniejsze niż spodziewaliśmy się. 55 punktów dla gospodarzy, 38 dla gości, taki jest stan spotkania, a na Państwa ekranach punkty poszczególnych zawodników w drużynie Marmy Hadykówki, 14 punktów Michaela Maxa, 10 punktów Łukasza Drymla i 11 punktów Dawida Lamparta. Ta trójka prowadziła rzeszowian do wygranej, z kolei wśród rybniczan najlepiej 14 punktów Denis Gwizetulin i 8 oczek Roniego Jamrożego. My już żegnamy powoli się z Rzeszowa, zapraszamy do lektury tygodnika żużlowego raz jeszcze i zapraszamy na kolejną kolejkę żużlowej pierwszej ligi, która będzie na antenie Telewizji Sport Klub. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne mecze. Na transmisję zaprasza Marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowa. Na program zaprasza firma Auto Karol Piotr Majka, lider wśród importerów samochodów ciężarowych. Na program zaprasza firma Paxton Polska, importer samochodów użytkowych.